Morszy brygadier Jan Gloszczewski, oddział prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olborku. W minionym tygodniu odnotowaliśmy 22 zdarzenia, w tym 18 pożarów oraz 4 miejscowe zagrożenia. Z poważniejszych zdarzeń to wypadek drogowy w Krzyżanowie, gmina Stare Pole, w momencie dojazdu zastępów JRG Malbork i OSP Stare Pole zastano samochód osobowy, Volkswagen Golf na dachu w rowie. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia, innych osób poszkodowanych nie było. Kolejne zdarzenie to pożar samochodu osobowego marki Mitsubishi na drodze krajowej nr 22 koło Starego Pola. W momencie przybycia zastępów JRG Malbork i OSP Stare Pole samochód był całkowicie objęty pożarem. Po ugaszeniu pożaru przeszukano pojazd, ale osób poszkodowanych nie było. Ponadto w minionym tygodniu ratownicy 8 razy usuwali gniazda owadów wąskoskrzydłych, gasili pożar ściernicka, pożar sadzy w kominie budynku wielorodzinnym, wypompowali wodę z piwnicy, 2 razy usunęli konar drzewa, uwolnili dziecko zatrzaśnięte w samochodzie oraz 2 razy neutralizowali plamę oleju na jezdni. Mądrzy aspirant Katarzyna Marczyk, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Malborku. W weekend odnotowaliśmy kilkadziesiąt interwencji. Zgłoszenia dotyczyły głównie zakłócenia ciszy nocnej, nieporozumień rodzinnych, zdarzeń drogowych. Na drogach powiatu malborskiego doszło do 2 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali 4 nietrzeźwych kierowców. W jednym przypadku doszło do ujęcia obywatelskiego. Mieszkaniec Malborka zareagował, widząc, jak nietrzeźwy mężczyzna próbuje odjechać samochodem. Także gratulujemy obywatelskiej postawy. W piątek policjanci przeprowadzili działania prędkość. Ujawnili 33 kierowców, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości. W ten weekend uczestniczyliśmy również w zabezpieczeniu imprez takich jak triatlon czy wybory referendalne. Przy zabezpieczeniu weekendowym nie odnotowaliśmy żadnych incydentów.